Cześć, z tej strony Ryszard Czerkowski. Dzisiaj krótko na temat wyciskania na ławce płaską. W wyciskaniu występują dwa ruchy. Przede wszystkim jest to przywiedzenie horyzontalne w stawie ramiennym oraz wyprost w stawie łokciowym. I teraz uczestniczą tutaj mięśnie. Przede wszystkim piersiowy większy mięsień, przede wszystkim przedni akt mięśnia naramiennego, mięsień trójgłowy ramienia, mięsień kruczoramienny. Oraz te wszystkie mięśnie, które stabilizują staw ramienny oraz łopatkę. I teraz zauważ, że przede wszystkim wykonując to ćwiczenie, ludziom zależy na rozbudowie mięśnia piersiowego większego. Aby ten mięsień pracował w tym ćwiczeniu optymalnie, staw ramienny musi być stabilny. Jeżeli będzie niestabilny, o tym w dalszej części tego materiału, zobaczysz, że ten mięsień wcale nie pracuje w sposób optymalny. I teraz, żeby staw ramienny był stabilny, muszą być spełnione dwa warunki. Przede wszystkim głowa kości ramiennej musi być ustabilizowana w panewce tego stawu i tutaj swoją pracę wykonują przede wszystkim rotatory stawu ramiennego. Pewnie o tym słyszałeś, to jest bardzo modne, te wszelkie ćwiczenia na rotatory przed wyciskaniami, to jest ok, tak? To jest temat ogólnie znany. I teraz te rotatory, są to mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy i obrólniejszy, powodują, że głowa kości ramiennej jest dociskana do panewki, no i dzięki temu uzyskujemy stabilność. Ale to nie wszystko. Te mięśnie z jednej strony są połączone z kością ramienną, a z drugiej strony są połączone z łopatką. Łopatka to nie jest fut zawieszony w próżni, on też się do czegoś przyczepia. Czyli mamy kręgosłup, mamy łopatkę i mamy staw ramienny, tak? I teraz co z tego, że świetnie dopracuje swoje rotatory, one będą silne, będą spełniały swoją funkcję, skoro łopatka, do której one się przyczepiają, nie będzie stabilna, będzie pracowała niepoprawnie, tak? I no, nie ma to żadnego sensu, więc po prostu wniosek jest taki, że staw ramienny nie będzie w poprawny sposób ustabilizowany i nie wykonasz tego ćwiczenia poprawnie. A jakie mięśnie odpowiadają za stabilizację łopatki? Przede wszystkim to są to mięśnie w jej okolicy, czyli mięsień czworoboczny, jego górna, środkowa i dolna część, mięsień zębaty i to są główne struktury, które właśnie odpowiadają, że łopatka albo znajduje się w danym położeniu, albo ślizga się prawidłowej dla siebie płaszczyźnie. Ok, więc znasz już rolę łopatki jako pośrednika pomiędzy kręgosłupem a stawem ramiennym i wpływ łopatki na stabilność stawu ramiennego. Ale teraz zauważ, że ten balans mięśniowy, który występuje dookoła łopatki, który zapewnia nam jej stabilność, czasami może być wykorzystany w funkcji poprawnego ślizgu łopatki, a czasami w funkcji stabilizacji w danym miejscu łopatki. Zależnie od ćwiczenia, czyli jest takie też bardzo modne określenie zawsze retrakcja i depresja łopatki. Słyszycie po prostu retrakcja, depresja, do znudzenia, tak? Ale nie w każdym ćwiczeniu tak jest. Akurat w wyciskaniu na ławeczce faktycznie robimy retrakcję i depresję, czyli jest ta rotacja dolna łopatki, czyli w ten sposób i stabilizujemy ją w tamtym położeniu. Ale nie przy każdym ćwiczeniu tak będzie. W niektórych ćwiczeniach po prostu wykorzystujemy poprawny ślizg łopatki, tak? Tutaj faktycznie retrakcja, depresja ma zastosowanie. I wygląda to tak, że po prostu łopatka idzie troszeczkę do środka i w tył w ten sposób i tu ją stabilizują. Za ten ruch, za to ustabilizowanie bardzo mocno odpowiada dolna część mięśnia czworobocznego, bardzo często zresztą zaniedbywana przez ludzi, jest to taki troszkę zapomniany mięsień, najczęściej taki mięsień, od którego zaczyna się gdzieś tam treningi personalne, które trzeba na początku wzmacniać i o tym za chwilę zobaczysz, jak słaby mięsień, słaba dolna część mięśnia czworobocznego wpływa na niepoprawne wykonanie tego ćwiczenia i niezaangażowanie w poprawny sposób mięśnia piersiowego większego. Dobrze, wykonajmy teraz te ćwiczenia. Powstrzymaj na co? I robimy przywiedzenie horyzontalne. Zauważ, co tutaj się dzieje. Łokcie poszły gdzieś totalnie do góry. Bardzo wiele osób to tak wykonuje. Zobaczcie, co się dzieje z łopatką. Łopatka też poszła sobie do góry i w tym momencie ramię pronuje i wraca w ten sposób. Zapewne dzieje się tak, ponieważ łopatka pronuje i wykonuje retrakcję. Pronacja i retrakcja łopatki, za łopatką idzie staw ramienny. Tak? I czy w tym momencie optymalnie pracuje mi mięsień piersiowy? Nie do końca. Ok, dzięki Marina. Spróbuj sobie zrobić w ten sposób, stojąc do ćwiczenia, czyli wykonuję łokcie w ten sposób. I teraz zobacz, połóż sobie drugi palec na mięśniu piersiowym większym, czy tutaj coś się będzie działo. Niekoniecznie, ten mięsień nie pracuje tak jak powinien. Dlaczego? Łopatka poszła do góry,
właśnie poprzez bardzo mocną górną wstępującą część mięśnia czworobocznego, czyli już mamy tą elewację łopatki w ten sposób. Człowiek robi odwiedzenie ramienia i w ten sposób nie wykonuje tego poprawnie, tak? To jest poprawnie, w tym momencie w ogóle łopatka nie powinna brać udziału w tym ruchu, dopiero tylko kąta 60-70 stopni powinna się włączyć do górnej rotacji u wielu osób, ponieważ mają bardzo mocną tutaj nieproporcjonalnie mocno w stosunku do dolnego czworobocznego, górną część mięśnia czworobocznego, wykonują to w ten sposób, tak? Czyli mamy tutaj coś takiego, tak? I teraz wykonując to przywiedzenie horyzontalne, jeszcze mocniej pracuje ten mięsień górny czworoboczny i ten mięsień wcale nie będzie brał w tym udziału. Do tego mamy jeszcze ten ruch pronacji i retrakcji, to jest stawu ramiennego. Tutaj bardziej w tym momencie można powiedzieć, że pracuje mięsień zębaty przedni, bo to on odpowiada za pronację stawu ramiennego niż mięsień piersiowy większy. To nie jest dobry sposób. Teraz jak wykonać poprawnie to ćwiczenie? W prosty sposób można poprawić technikę. Przede wszystkim przed przystąpieniem do wykonania postara się schować łopatki do kieszeni. Tak? Czyli tak jak mówiłem, mamy tą depresję łopatki, chowamy je do kieszonki i teraz dodatkowo jeszcze wykonaj rotację zewnętrzną w stawie ramiennym. To ci w miarę fajnie ustabilizuje łopatkę. Oczywiście nie gwarantuję, że jeśli dodasz tutaj sobie nie wiadomo jakie ciężary, albo będziesz wykonywał ćwiczenia bardziej dynamiczne, że ten układ się utrzyma, tak? No bo skoro mięsień dolny, czworoboczny będzie słaby, no to niestety cudów nie zdziałasz, tak? Ale już właśnie poprzez ten ruch hops i tą rotację zewnętrzną możesz dużo zdziałać. I teraz zobacz, kładąc paluch sobie tutaj na mięśniu piersiowym, zobacz, że to pracuje inaczej, tak? Jest zupełnie inna praca tego mięśnia, więc w ten sposób rób to ćwiczenie, tak? Jeśli chcesz wzmocnić mięsień, dolną część mięśnia czworobocznego, to zajrzyj proszę do mojego filmu o łopatce, w którym właśnie poruszam pracę tego mięśnia i w którym wskazuję już konkretne ćwiczenia, a oprócz tego jeszcze jedną taką część, taki element, który wpłynie na twoją zdrowotność, to jest ta rotacja zewnętrzna, tak? Zawsze staramy się wykonywać tę rotację zewnętrzną przy tych przywiedzeniach horyzontalnych, ponieważ jeżeli mamy to odwiedzanie, jeśli wykonasz dodatkowo jeszcze rotację wewnętrzną i zaczniesz wykonywać ten ruch, włożysz tutaj sobie większe obciążenie, jest duże ryzyko uszkodzenia stożka rotatorów, przede wszystkim mięśnia nadgrzebieniowego, tam się możesz wywołać stan zapalny i to będzie niefajna kontuzja, tak? Ponieważ przy rotacji wewnętrznej zmniejszamy przestrzeń podbarkową, czyli tą przestrzeń między wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej, robiąc rotację zewnętrzną, tutaj jest zdecydowanie korzystny układ, po prostu ta przestrzeń jest troszeczkę większa i mięsień nadgrzebieniowy ma więcej miejsca, żeby pracować. W ten sposób to wykonuj te ćwiczenia. Dzięki. Nie trać czasu na niepoprawne wykonanie ćwiczeń. Trenuj bezpiecznie i efektywnie. Jeżeli podobają Ci się treści, które publikuję, nie zapomnij subskrybować mojego kanału.